Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a Was, moi drodzy, zapraszam do szóstego bodajże już odcinka z Hotel a Resort Simulator. Lecimy oczywiście nadal z kampanią. Dzisiejsza misja to kierownicze stanowisko. Ciocia Sandy i wuj George podjęli ważną decyzję, którą chcieliby zakomunikować. Najwyraźniej ma to coś wspólnego z opuszczeniem wyspy. No dobrze. Witaj! Musimy o czymś porozmawiać. George i ja od pewnego czasu zastanawiamy się nad czymś. Jesteśmy już w branży hotelarskiej od ponad 20 lat i biorąc pod uwagę rosnącą szybką konkurencję, no cóż, postanowiliśmy przejść na zasłużoną emeryturę. Tak, zamierzamy odjechać w stronę zachodzącego słońca. Wiemy, że ty również traktujesz gości jak rodzinnym, a my chcemy, aby ten hotel zawsze był prowadzony w taki sam sposób. Nawet wtedy, gdy nas tu nie będzie. No szkoda, Sandy. Dlatego bardzo liczymy, że przejmiesz kierowanie całym hotelem. Masz na to ochotę? Jesteśmy przekonani, że doskonale zadbasz o to miejsce. Zanim jednak będziemy mogli przeprowadzić wszystkie formalności, musimy pokonać dwie przeszkody. Przede wszystkim konieczna jest opłata w wysokości 25 tysięcy dolarów za rejestrację hotelu na twoje nazwisko. W tej chwili nie mamy takiej kwoty, ale jeżeli utrzymasz stabilny poziom rezerwacji, powinniśmy zgromadzić ją bardzo szybko. Po drugie, o naszej decyzji dowiedziała się pani burmistrz, która trochę martwi się o turystykę na wyspie, ponieważ w dużej mierze opiera się ona na sukcesie naszego hotelu. Więc jeżeli nie uda ci się utrzymać poziomu 3 gwiazdek w naszym, to znaczy twoim hotelu, możesz wszystko stracić, ponieważ burmistrz zacznie wspierać biznesowo pozostałe ośrodki. Wiem, że na pewno sobie poradzisz, ale zanim zaczniesz, chcę pokazać ci aplikację bank. Pokaż mi aplikację bank. Co ona robi? Dzięki tej aplikacji możesz śledzić swoje finanse. Znajdziesz tutaj każdą transakcję związaną z hotelem, a także wszystkie przychody i wydatki. I będziemy mogli kontynuować. Mamy przychody, tak? 7,5 tysiąca, saldo 7,5 tysiąca. Szaleństwo. Ósma rano łącznie. Pięknie, cudownie. Wczoraj nic. Łatwizna, co? A teraz utrzymaj tylko 3-gwiazdkowy poziom i spróbuj zarobić 25 tysięcy dolarów, a potem hotel będzie twój. Teraz już wiesz, jak się tym zajmować. Oko, lecimy, kolego. Dobrze, zacznijmy od czegoś. Nie wiem od czego. Ja chciałbym stąd wyjść. No właśnie, dziękuję. Ładny resorcik. To będzie wszystko nasze. Cudownie. Nie, panie, nie. Chciałem kogoś na okładkę, ale pan nie. Pan ci nie nadaje na okładkę. A więc tak, lecimy z... Gdzie się zatrudniało ludzi? Hotel? Pokoje, obiekty, opinie, pokoje... Pokoje, mamy 2 gwiazdki. Zaraz to ogarniemy, co i jak. Tylko pokażcie mi, gdzie się znowu robiło. Sklep, rozmowa, nie. Lista zadań, ustawienia, menadżer zadań. O właśnie, menadżer zadań. Zarządzaj, zatrudnij. Pracowników telefonu nie mamy. Potrzebujemy, tak, osobę sprzątającą. Dzień dobry. Czym się różnicie? Aha, szybkością. Szybkością się różnimy. Alfred nie. Anna będzie u nas pracowała. Dziękuję. O kim tam była jeszcze mowa? Recepcja i kuchnia. Zatrudnianie osoby sprzątającej to doskonała decyzja. Ktoś zajmie się sprzątaniem, a tymczasem ty możesz skupić się na innych sprawach. No pewnie, że tak. Czy coś idzie tuż za wszystkim innym? To nie było tutaj, nie? Aha, mamy tu parę rezerwacji. 3 gości. Już to was idę, tylko spontan recepcjonista, tak? Matylda, czemu jesteś do Anny podobna? No dobrze, cyk. Kogo tam jeszcze nam brakuje? Do kuchni, okej. Musisz osobiście, okej, świetnie. I menadżer zadań do kuchni. Kucharz, kucharka, Nigella, Julia, Ramsey. Ramsey średnio wyglądasz, wiesz. Nigelia, cyk. A my się możemy zająć innymi rzeczami. Aha, świetnie. A teraz mi pozwólcie pracować, bo mamy co robić, nie? A więc tak, pokój trzeci, cyk. Wow, masz już 3 rezerwacje? Tak, trzymaj, jesteś na właściwej ścieżce. No pewnie, że tak. A teraz patrz, co zrobię, kolego. Może wydawać się spore, ale zdobycie jej damy radę, cię nie przejmuj. Widzę, że się angażujesz, George.
Może plotki o twoim returze są przesadzone. Okej. Okay. Nie, nie, to prawda, odchodzę, ale bez obaw. Hotel jest w dobrych rękach. No też tak wszyscy myślimy, nie? Pokój 2, cyk. Szybko te pokoje ogarniemy i lecimy dalej. No ciekawe, że ręczniki daje tu, a nie przy prysznicu, nie? Okej. Okay. I teraz tak, lecimy z posiłki, to się tam zabawicie sami. Pokój 1, cyk. Ktoś popsuł suszarkę, widzę znowu. Nie, nie wiem, co te sprzęty są takie słabe, nie? Telepraca, teleporada, pralnia, ok. Napraw to, nie sprzątaj. Cyk i obsłuż. Włącz suszarkę, którą to była. Okej, ta. Świetnie. I co? Lecimy do restauracji w takim razie. Gdzie jest ta kucharka? Czemu jej tu nie ma? Pewnie przyjdzie o... No, nie wiadomo kiedy, nie? Za co ja im płacę? Sześć otwartych pokoi dla gości. Czyli na dobrą sprawę będziemy musieli dobudować chyba ze dwa budynki, co? Bo chyba nie mamy tylu. Przygotuj sushi. Świetnie. Teraz przyszłaś, jak już Dzień dobry, ale ja już skończyłem, wiesz? Siema. Ja sobie ciebie zrobię na okładkę. Cyk. Chyba, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Brawo. Brawo. I brawo. Powiedzcie mi, dlaczego na tym budynku jest pomarańczowo? Te dwa. O co tu kaman? Pokój czwarty. Aha, bo one są łysawe. Okej. Okay. Dobra, no już wiadomo o co chodzi. Ja jak Teresa, łóżko dla dorosłych. Gdzie tu jest sklep? Tu. Pojedyncze łóżko? Nie, nie, podwójne łóżko. Tu. Cyk. Czy ja mogę wyjść, czy nie bardzo? Z tym łóżkiem mogę wyjść, nie? Chyba my zrobimy od razu trzy kopie. Będziemy się męczyć, nie? Cyk. I cyk. Co następne? Umywalka, toaleta, prysznic. Zrobimy to tak. Polecane. Nie, instalacje wodne. Toaleta. Kup. Toaleta będzie w takim dziwnym miejscu, bo tu. Sklep, instalacje wodne, prysznic, cyk. Cyk, okej. Okay. Chyba trochę go źle postawiliśmy, co? No, skasuj się, bo nie... A, gdzie tu jest do niego wejście? On do drugiej strony. Okej. Okay. Przesuń, nie? Jak to się obraca? Aha. Tak już lepiej. Sklep. Instalacje wodne. Umywalka łazienkowa. Jedno trochę tutaj jest miejsce na takie rzeczy, ale jakoś damy radę. Papier, świetnie. Instalacje wodne i jeszcze ręczniki by trzeba powiesić, tak? Kup. Cyk, proszę bardzo. I drugi budynek. Oczywiście musimy tak standardowo dźwignąć do wyższego, nie? Bo jedna gwiazdka nas nie interesuje. Polecane. Lecimy po kolei. Nie polecane. Ostatnie. To nas interesuje. Papier toaletowy. Kup. Powieś. Sklep. Toaleta. Kup. Postaw. Sklep. Nie, to znowu. Ostatnie.
Prysznic, kup, ale obróć go porządnie. Dzięki. Tak jest. Jeszcze umywalka, nie? Umywalka, kup. Brawo. I kolejny budynek. A więc tak, umywalka była tu. Prysznic. Tu. Ręczniki mogą być tu. Po śląsku haziel taśma tu. Sklep i toaleta. O. Brawo. Miej 12 tysięcy w banku. Uzyskaj co najmniej 3 gwiazdki. Świetnie. Ale póki co musimy posprzątać basen. Basen, basen, basen. Basen jest gdzie? Daleko pewnie. Tam jest basen, ok. Także lecimy. Za chwilę będziemy kombinowali z upgrade'ami budynków. Siema. A dzień dobry panie, dzień dobry. Siema. Ok, teraz zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. Chcielibyśmy wszystkie niedrogie poprawić, nie? Pokoje, które są niedrogie? Standard, standard. 6, 5 i 4. Ok. No dobrze, no to teleportacja. I lecimy z koksem. Co wy potrzebujecie? Obrazek jakiś, sklep, polecane. Zaraz tu znajdziemy jakiś super obrazek. W ozdobach pewnie będzie, nie? Wow. Nie, no spoko. Cyk. Cyk. No, trzy takie same budynki. Jakby nikt nie ma ludzi, że ktoś ma lepiej, nie? Krzesło, stolik, lampa, telefon, schowek, obraz, schowek, telefon, lampa, stolik. Poszukałem jakiegoś stoliku, takiego ładniejszego, większego może niż ostatnio. No to jest biurko, to nie. Nie, 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 stoły, stolik. O, 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 o. Świetnie. Idealnie wielki stolik. Na nim damy urządzenia. Tam była mowa chyba o telefonie, nie? Dobrze pamiętam. Jeśli kod gdzieś znajdę, telefon i chyba czajnik, tak? Lampa. Nie, lampa, ok. Lampa, krzesło. Meble do siedzenia. Krzesło, 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 krzesło. Pięknie. Musi pasować do pozostałych rzeczy. Cyk. Do tego lampa. Jak znajdziemy, gdzie są lampy? Urządzenia chyba nie, co? No właśnie nie. W ozdobach też wątpię, czy w ozdobach są lampy? W ozdobach są lampy. Ok, cyk, kup. Cyk. I schowek jeszcze by chcieli. Schowek byście chcieli. Gdzie ja ci schowek znajdę? Poszukam ich polecanych. Schowek, schowek, schowek. Gdzie tu jest schowek? Stolik nocny, to nie schowek. Ławka to też nie schowek. Czy chodziło nie czasem o ten? O safe? No właśnie. Schowek ci powiedzą, nie? Tu, o, proszę. Cyk. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I teraz tak, lecimy z ostatnimi rzeczami, czyli lampa, cyk, cyk. Krzesło to, o przepraszam, stolik pierwszej kolejności, cyk.
Krzesło. Cyk. I jeszcze telefon, tak? Brawo. Okej, okay. I teraz tak, znowu stolik. Lampa. Telefon. I krzesło, tak? Bardzo ładnie. Dlaczego on jest na pomarańczowo? Co tu się wydarzyło? Aha, bo jest brudny. Okej. Okay. Okej, okay, o to chodziło. Coś mamy na tabulatorze, tylko nie wiem co. Ono pokazuje jedynkę, nie? Pod mapką. Aha, okej, okay. Posłuchaj basen, świetnie. Dzień dobry. No to myju, myju, pątamy, a czy myju, myju, wyciągamy liście. No i spoko. Dobrze, także... Co się powoli dzieje, tak? Wyrzuć śmieci w recepcji. Jak to nabrudzi w recepcji? Dzień dobry. Tu nabrudził. Cześć, dziewczyno. Co tu się wydarzyło? Mnie nie było. Dziękuję. Dobra, podaj posiłek, hamburgery i tym podobne. A przecież ona też... Czekajcie, ona się... powinna się sama tym zająć, nie? Ty robisz coś, czy udajesz, że robisz? Udajesz, że robisz, nie? No, udajesz, że robisz, okej. Okay. Proszę bardzo. Okej, okay, bardzo ładnie. No, ty to tam pilnuj, by czegoś nie brakowało, nie? Wyczyść toaletę. Chociaż nikogo w pokoju szóstym nie ma, to jakim cudem? Chociaż tu nikogo nie ma. A dzień dobry. Dzień dobry. A kto pani tak przyłoił w twarz? Co pani ma takiego sińca? Proszę poczekać. Chwila. Hi there. No, hajder. No, dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Restauracja, posprzątaj stolik. Jest ciekawy, kto jest w pokoju numer 6. Okej. Okay. Tu są misje, teleportacja, cyk. To jest 6, to jest 6. Kto tu nabrudził? Przecież tu nikogo nie ma. Jest to niemożliwe. Okej. Okay. Dobrze, zobaczmy, gdzie stoimy. Co jeszcze jest niedrogiego? Co jeszcze jest niedrogiego? Pokoje. Stan, typ standardowy, dostępny, obiekty. Aha, basen jest niedrogi. No to zaraz dokupimy wam talerzaki i na takie rzeczy. Jest basen znowu. Tam jest basen. Dobre. Co byście chcieli, co? Chleb. Polecane. Leżak. Może być. Nawet wam kupię dwa. Aż taki dobry będę. Parasol plażowy. Jeden wam musi wystarczyć.
I stolik plażowy. Gdzie jest stolik plażowy? Jest takie coś. Okej. Proszę bardzo. Pokój 6 posprzątaliście. No to jest niemożliwe. Kto tam jest w tym pokoju 6? Czy tu się zalęgli jakieś, nie wiem, bezdomni czy jak? Nawet tego nie. No teraz okej. Co jeszcze u nas jest na podstawowym poziomie? Restauracja, recepcja, strefa plażowa. Kurczę, strefa plażowa, idziemy. Cyk. Dzień dobry. Parasol, proszę bardzo. Cyk. Nawet dwa. Brakuje ci pieniędzy? I nie, jeszcze nie. Stolik plażowy. Proszę bardzo. I co? Leżak. Nie, pokaż polecane. Są takie same? Takie same są, okej. Tu w cieniu. Cyk. Proszę bardzo. A nawet tak. Blat barowy. Co to blat barowy? Nie, ale tak nas nie stać. Okej, coś się znowu pojawiło. No, znowu basen. Co wy tu robicie w tym basenie, co? To tak brudno co chwilę. Niedobre. Chociaż dzieci tu nie ma jeszcze, to jakim cudem? Okej. Okej. To jest znowu. Rezerwacja, wiek, szyma, szyjm. A, czyli już są wszystkie pokoje obsadzone, na to by wyglądało. Hotelu, nie, oni ci są, aha, ci są, a ci czekają, okej. No dobrze. A co, została kwestia wytrzymania do północy, nie? To ja też sobie będę biegał tam i z powrotem. Jeśli coś się będzie działo konkretnego, to się jeszcze będziemy widzieli, a jeśli nie, to widzimy się jutro rano. Okej, mamy kolejny dzień. Póki co jesteśmy do tyłu z funduszami. Mamy 31 dolarów. No szaleństwo. Miałem posprzątać basen. To mi się wydaje, że to długo potrwa zbieranie tych pieniędzy. Siema, pozbierasz to? Ulała sprawę. O skubana. Za co ja je płacę? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Nawet bardzo dobry. Można by tak powiedzieć. Dzień dobry. A to posprzątasz? No, masz szczęście, dziewczyno. Bo bym cię zwolnił zaraz. Tu, żeby podnieść poziom tej restauracji, bo dokupiłem soczki i dokupiłem to gofry, nie? To jeszcze mi brakuje jednego urządzenia do napojów, by podnieść poziom. Posprzątaj podłogę restauracji, gdzie w którym miejscu?
Zajmiesz się tym? Idziesz gdzie indziej, no okej. Tam się pojawiło. Tu nie mamy nic, tu nie mamy nic. Sklepie nas interesuje. Hotel. No póki co nie mamy funduszy, by to zrobić. Okej, pokoje, obiekty, rezerwacje, opinii jeszcze brak. Pokoje nie możemy. Co na pokoju? Okej. Opinii jeszcze brak, bo to jest trochę za wcześnie jeszcze. Bank. Tu jeszcze nic. Co? Tablo to, że pokazuje 5. Czego ja nie widzę? Nadal jest 5. Tu nie ma nic. W rozmowie wszystko widzieliśmy. Tutaj nie ma takich rzeczy. Nie wiem, o co mu chodzi. Pani już idzie po? Znaczy z, tak? Ale się buja, nie? Bujaka. Lewa, prawa, lewa, prawa. Okej. No dobrze, w takim razie chyba nie ma was co zanudzać. Ale kto tu zepsuł kasę? Bo jak pamiętamy o nich, albo nie pamiętamy, kiedy oni wychodzili do domu? O 12? 10? Jakoś tak to było, nie? Także jest czas. A widzę, że gra chyba nie ma możliwości przyspieszenia czasu. O! Co ty z tym zrobiłaś? Takim cudem to tak prądem kopię. Ja nie mam uprawnień sobie polskich, nie mogę tego naprawiać. Słuchaj no. Dobrze, wybaczam pani, wybaczam. Dobra. Napełnij kosz z owocami. No dobra, no to zróbmy to jeszcze. Pani gdzie idzie? Na kawę pewnie, co? Na papierosa zapewne. Okej, okay. No w sumie tu jest więcej rzeczy do uzupełnienia. Co kosza, to wszystko kosztuje, nie? Coś jeszcze? Aha, okej. Okay. I posprzątaj stolik. Świetnie. Pani widzę, że umyła naczynia za mnie. Cieszę się bardzo. No dobra. Ile kosztuje cokolwiek jeszcze do płynów? Toster to nie. Jej, wartość nie. Ekspres mamy. Bufetowe, świeca. Blender? Może blendera byśmy postawili? O, może to coś? Up. Akurat na site na blendera. Nie, nie możemy. Blender jest gdzie? Niego nie ma tylko tu postawić. On nie jest tu do kuchni? Tak, nie jest do kuchni. To chyba nie o to chodziło. W takim razie co możemy wam kupić? Automat do kotali? Takiego czegoś tu chyba nie ma. Nie ma. Czy gra nam pozwoli kupić coś, na co nas nie stać? Brak pieniędzy. No właśnie. O to chodziło, nie? Bo chyba nic innego nie kupimy. Zostało to tylko. Maszynka do lodów, to nie. No i ekspres do kawy, ten duży, ale on kosztuje 600 bodajże. Gdzieś go tu widziałem wcześniej. To mi się wydawało. Tu jest duży do kawy, nie? 600 kosztuje. No to nic, musimy uzbierać fundusze w jakikolwiek sposób. Sprzedam nerkę, nerkę sprzedam, sprzedam nerkę. Co to za pokój? Pierwszy. Jest drugi. Bo tam wiem, jest 4, 5, 6. To jest drugi. Tak.
To jest kwestia umycia podłogi. Cyk. Proszę bardzo. Chyba jeszcze nikt nie wychodzi. Nie, nikt nie wychodzi jeszcze. Tam pani śmiga między budynkami. Bardzo dobrze. Dobrze, to widzimy się znowu, jak coś się będzie działo ciekawego. Okej, okay, zaczyna się. Jak zobaczyłem na rezerwacjach pokoi, to doba hotelowa jest 10:15, także wszyscy ruszyli w tym kierunku, jak widzicie. 3, 4, 2, 1 już jest na miejscu. Zobaczymy, ile zapłaci. No chyba ogarnij go, przecież ja tego nie muszę robić, nie? Aha, trzeba czekać, wszyscy przyjdą. No to poczekamy. Aha, a z toaletą też poczekam z naprawą. Poczekajmy, wszyscy przyjdą goście. Tu idzie chłop. 3 i 4 idzie z tej strony. Dziewczyna już śmiga. To ciekawe, włosy ma takie same jak miała, tylko... O jej co chwilę zmienia. Skubo nam przebiera się co jakiś czas, nie? Chodź dziewczyno, chodź, chodź. Ja będę cię przyglądał. Jak tu pani pracuje? Okej, okay, w ogóle przychodzą chyba nowi goście. Okej. Okay. Jeszcze kogoś brakuje? Kogo jeszcze brakuje? Dzień dobry, zapraszamy. Idzie chyba ostatni klient, znaczy ostatni z tej brygady. Świetnie. Świetnie. 4 serca dostaliśmy, bardzo ładnie. Mogło być lepiej, nie? Ale jest spoko. Dobrze, to lecimy na szybko ogarnąć te dwie toalety do pokoju pierwszego i drugiego. Zanim się ludzie tu przyczłapią. No wpójmy tutaj, no. Dziękuję. I toaleta w budynku 3. Oczywiście popsuli wychodząc, nie? Świetnie. Mamy 3800. Także tak. Zobaczmy hotel. Opinie gości 4. Mają tam swoje atrakcje. Basen jest niby niezły, nie było źle, ale perfekcyjnie też nie. Ogólnie możemy go polecić. Ok. No, nie zawsze wszędzie mogę być od razu, nie? Ale ogólnie spoko, można powiedzieć. Na tą chwilę dokończmy poprawę restauracji o jeden poziom wyżej. Basen bym też może ogarnął poziom wyżej, co? Ławkę by chcieli. Okej, okay, no to wam ławkę postawimy. Jaki problem? Gdzie jest ławka? Proszę, taka ładniejsza. O, cyk. Tu, żeby można było podglądać, nie? No, świetnie. Lecimy poprawić sytuację w restauracji. Chyba tym się wydaje, że ten odcinek na dwie części podzielimy. Mówię, ja już mam godzinkę nagrania. Znaczy, wy wiecie już faktycznie, ile już on na nagraniu jest, bo pewnie wytnę te dwie części, w którym biegałem sam. Sklep. Mieliśmy kupić automatu koktajli. Cyk. Nie, trudno, tu go nie mogę postawić. Gdzie go mogę postawić? Tu. Okej. Okay. I o to chodziło. Na to wygląda. Już cię uzupełniamy. Świetnie. No nie no, chciałem iść porobić coś innego, ale tu widzę, że się zbiera się ekipa do jedzenia.
To was ogarniemy, żeby się nas nie osmarowali znowu. Okej. Okay. Proszę bardzo. No tu widzę jakieś gay party, tak? Jeszcze ktoś? Tak, dzień dobry. Brawo. Ty tam się zajmij gotowaniem, dziewczyno. I myciem talerzy. Zaopatrzymy lodówki. Co jeszcze? Basenowy basen? No to idziemy na basen. Dlaczego pani siedzi tak? Gdzie pani patrzy? Tu jestem. Dobry. No ławkę chyba źle umiejscowiłem, co? O, będzie pani na okładce. O, tak, będzie pani na okładce. Już to pani mówię, że będzie pani na okładce. Dziękuję. Tą ławkę muszę odwrócić, nie? Trochę źle ją umiejscowiłem. Pokój 5. Ok, to jeszcze zobaczmy, co moglibyśmy poprawić. W jakim budynku jeszcze mamy... nie, gdzie to znowu było? Hotel, nie? Gdzie mamy jeszcze niedrogi? Chyba chodzi o restaurację, znaczy o rejestrację, tak? Restauracja standardowy, podwyższony, recepcja. No właśnie, chodzi o recepcję, teleportacja, cyk. Czego brakuje tutaj? Żeby było ładniej. Szafka, świeca, wazon. Ok. Szafka, świeca, wazon. Szafka, świeca, wazon. Szafka. Jest czarna, gdzie szafka? Jest czarna. Tutaj, proszę bardzo. Okej. Świece gdzieś tu kupowaliśmy. O, właśnie. Szafka, świeca, cyk. I wazon, tak? Jakiś ciekawy wazon. Wazon, wazon, wazon. Jakiś taki większy może. O! Ciekawy wazon. Gdzie cię postawić, kolego? Może to tutaj? Masz tu wazon. O, proszę bardzo. Tyk. Dobrze. To już jest coś. Dobra. Można zrobić zapis tej gry? Jest zapis, świetnie. Wezmę sobie zapisane. Też na tą chwilę zakończymy. To będzie pierwsza część z dwóch tego odcinka. Następnie, bo musimy uzbierać 12,5 tysiąca, nie? A mamy 3,5 w ciągu jednego dnia. Także ja muszę to popiekać za dwa dni, żeby to dozbierać. Także zobaczymy się, gdy już uzbieram te fundusze, albo będę blisko uzbierania. Bo z tego, co oglądałem, to nie jest koniec zadań w tej karierze. Bo jeszcze będziemy robili inne rzeczy. Jak kupowanie strefę rozrywkową. I to później też sobie ogarniemy. A na tą chwilę dziękuję serdecznie za odtwarzanie. Do końca się spodobało. Skorzystać teraz za. Zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego.